3 sierpień 2022. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, które było więzieniem dla kapłanów torturowanych, poniżanych, bitych, a potem mordowanych. Pierwsze, co się rzuca w oczy w każdym sanktuarium, w każdym miejscu w Polsce. Pomnik Jana Pawła II. Janowi Pawłowi II, wdzięczni karmelici, parafianie i pielgrzymi. Sanktuarium, gdzie było potworne więzienie dla kapłanów zamordowanych w Dachau. Oświęcimiu. Był tutaj arcybiskup Julian Nowowiejski, biskup wietnamski zamordowany w Hamburgu. Jan Paweł II. Jan Paweł II.